To Ross. Dzisiaj filmik o farmowaniu. Uczymy się, dlaczego to robić, jak to robić, gdzie najlepiej zarabiać. Bierzemy pod uwagę Avalanche i Phantom, ponieważ to są ekosystemy, które teraz płacą najwięcej, bo chcą ściągnąć nas, użytkowników, żeby używać protokołu, żeby oni mieli coraz więcej kasiórki zamkniętej, żeby mogli się rozwijać. Więc dlaczego bawimy się w DeFi? No po to, że jeżeli przyjdzie grudzień i chcemy sprzedać, płacimy podatek. Ale jeżeli wrzucimy naszego Fantoma, czy tam Avalanche, do Ava i weźmiemy na to pożyczkę i za tą pożyczkę coś kupimy, nie płacimy podatku, bo to jest pożyczka. Czyli nie sprzedajemy, a bierzemy pożyczkę, nie płacimy podatku. W każdym innym kraju to różnie bywa, różnie wygląda. No ale w Polsce nawet jeśli zamieniasz krypto na złotówki, to i tak płacisz podatek. To jak robimy to? Mamy powiedzmy 100 tysięcy w tokenie Avalanche. Co możemy zrobić? Wrzucić go na Avę. Będziemy dostawać tu na dole po lewo 4,29 plus 12,57 w wrapped tokenie, czyli dostajemy AWE. Czyli dostajemy około 17 prawie procent za to, że trzymamy AWE nie w portfelu, a na Avalanche. Co możemy zrobić? Powiedzmy mamy 100 tysięcy, to możemy pożyczyć sobie stablecoiny, no bo pożyczamy stablecoiny, bo jak pożyczymy coś innego pójdzie do góry, to nasza pożyczka idzie do góry. A jeżeli pożyczymy stablecoiny, to stablecoiny zawsze są warte dolara. Plus inflacja na dolarze, czyli tak naprawdę spada nam ta pożyczka. No i bierzemy sobie powiedzmy USDT. Za USDT płacimy 7%, ale oni płacą nam w tokenie AWE 6%, czyli tak naprawdę kosztuje nas to tylko 1%. Tam daj USDC, inaczej tam co wolicie możecie sobie pożyczyć. I jak już mamy te 40 tysięcy dodatkowe, to już patrzcie, nagle mamy 140 tysięcy w krypto, a nie 100 tysięcy. 40 tysięcy jest w pożyczce. To 40 tysięcy możemy sobie wrzucić z powrotem do AWE. Depozyt kosztuje, znaczy za depozyt USDT płacą nam 5 plus 11, 16%. Czyli z samym AWE siedzimy, dostajemy 16% za Avalanche i za pożyczony USDT dostajemy 16 minus procent, który nas to kosztuje, 15%. Czyli mamy 16 plus 15, 31% z samego AWE. Ale możemy to zmaksymalizować. Jeżeli weźmiemy te stablecoins i wrzucimy do Curve. Curve ma bardzo fajne pola, popatrzcie sobie. Możemy zamienić te stablecoins i wrzucić w to pole. I będziemy mieli wtedy stablecoins, Bitcoina i Ethereum. I będziemy nie tylko dostawać 33% w tokenie AVAX i 6,50% w tokenie CRV, ale będziemy również dostawać procenciki, gdy ludzie zamieniają pomiędzy tymi tokenami. Czyli dostajemy te 33 plus 6 plus procencik za zamianę w polu.